parafią. Całą parafią. Jest to drugie moje spotkanie z wami. Przy pierwszym spotkaniu mówię, wybudowaliście ten piękny kościół. Przed chwilą słyszeliśmy historię, bogatą historię. Historię budowy. Myślałem sobie, że to jest historia waszej religijności, waszej wiary, waszego przywiązania do Boga. Ile starań w czasach trudnych. Wspomnieliście w waszym piśmie, w waszej historii o księdzu doktorze Kazimierzu Nyczą. Dzisiaj metropolita arcybiskup Warszawy. Także macie wielkiego przyjaciela i protektora. Telefonował do mnie i nie wiem skąd wiedział, przypuszczam, że się go zapraszali na dzisiejszą uroczystość, żeby się przypomnieć. Powiedziałem mu, że zaniosę jego pozdrowienie do jego umiłanych parafii. Stał się domem zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który się tutaj gromadzi, uwielbia Cię w duchu i prawdzie i wzrasta w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
modlimy się starożytnym hymnem chrześcijańskim Radosna Światłości. Ofiarują biskupowi ten kościół. Bóg zapłać. Przyjmuje go. Przyjmuje go w imieniu Kościoła krakowskiego. Jako wielki dar społeczności z Kabiny. Przyjmuje go nie dla siebie, nie dla Kościoła krakowskiego. Przyjmuje go, ażeby dzisiaj w czasie konsekracji oddać go Bogu. Od dzisiaj ten Kościół w pełni należy do Boga. To właśnie był ten czas, który wieńczymy. Właściwie dopiero teraz można powiedzieć, że Kościół jest już wybudowany.